zostałem przysypany maszynkami. Dzień dobry. Mamy wtorek, godzina za 25, 16:40. Od piątku do niedzieli byłem na zlocie, jak co roku, z kolegami z Forum Brzytwarg. Odwiedzili nas też koledzy, którzy nie są na naszym forum, ale pewnie się gdzieś tam dopiszą. Oficjalnie mogę ściągnąć opaskę, co jest dla mnie traumatycznym przeżyciem, ponieważ będę czekał znowu rok, bo już żeśmy wstępnie zgłosili rezerwację na przyszły rok, na czerwiec. Ale wracając do przysypanej maszynki, o, jeszcze jednej maszynki zapomniałem. Tu mam kilka maszynek, które jak zwykle Rafał Spektrum użyczył mi do tego, abym się nimi przegolił. Jest ich kilka, albo kilkanaście, bo szereg ponad 10, 11, nie wiem, może 12. Jeszcze jednej tu nie ma, ale której mi użyczył Rafał, tylko Sebastian, kolega z naszego forum. Stridrazor, chyba tak, zawsze ciężko mi wypowiedzieć jego nika. Nie mam jej tutaj, bo została w drugim pudełku, a w tym drugim pudełku ze dwie wody jakieś po goleniu, które mi Heniu F2 wręczył. Jakieś takie różne mydełko, którym w rzeczywistości krem, którym goliłem się na zlocie, ale którym przed wami się nie goliłem, więc użyję go na pewno do któryś goleń. No przykładowo, jest tu parę maszynek. Jest maszynka, która się nazywa na przykład Aircom D2, ale to zaraz, chyba Aircom się ona nazywa, ale ja jestem ślepy. Companion, no właśnie, to jest Miule. Kilka ludzi mnie o to Miule pytało. Będzie taka Miule, patrzcie, w takim pudełeczku z takim sznureczkiem. Kiedyś taka będzie. Długo trzeba będzie na to poczekać, z racji to, że mnie ludzie pytali, no to ja im teraz oczywiście stanęłem na głowie, żeby ją załatwić, ale będę musieli na to poczekać. Mówiąc długo, to dlatego, że tych maszynek jest trochę. Przykładowo taka, ta Miule, ale przykładowo zaraz wam coś pokażę z ciekawostek. O, na przykład taki Leaf. Patrzcie. To jest specjalna maszyneria. Trzy połówki żylety tam się wbija i ona ma działać. Albo jeszcze jeden zbajeżony Leaf. Patrzcie na to. To jest dopiero. To już nie ma śmichu teraz. To już chyba po tym wszystkim zostanę maszynkowcem. Odbiję od brzydw, od żyletek. No to jeszcze ciekawostek. Ciekawostek będzie tu na przykład jakiś Abu Detail. Będzie jakiś Razor Rock motylkowy. Będzie Minigusę. To jest sprzęt, Jezusie. Taki dzidziuś Mongusę. O, będzie coś, co też chyba ludzie tam nieraz pytali, czyli ten Parker na te żyletki injektorowe, tak dobrze mówię? O, patrzcie, jakie czary z mleka. Więc trochę będzie, ale oczywiście wszystko to się odciągnie w czasie, ponieważ no nie jest to takie proste przegolić się tymi maszynkami. Dzisiaj wezmę jedną maszynkę ze specjalnego worka, którą sobie uprzednio przygotowałem, bo sobie przemyłem, ale jeszcze nie odkaziłem. Zapisem na kartce. Producent nazywa się Wet Shaving Club, a model maszynki to jest The America. Coś takiego. Ponoć Bayer pod spodem ma magnes. Sprawdzimy, bo nie sprawdzałem, który ułatwia nam zakładanie żletki, a to pewnie o to chodzi, żeby sobie po rozpakowaniu chwycić, żeby na nigdzie nie uciekała. Waga tej maszynki to 98 gramów. Wykonana ze stali 316, wyrób współczesny, i takie hasło mi się spodobało na samym końcu po pisaniu tej maszynki. To będzie ostatnia maszynka do golenia, którą kupisz. No czyli rozumiem, że ona mnie tak zauroczy, że dzięki, że ja Rafałowi nie odeślę. Bo jak ma być tą ostatnią, no chyba, że tak się zbulwersuje człowiek na tą maszynkę, że faktycznie przejdzie
przejdzie na brzytwy czy jakieś, nie wiem, szawetki. Więc wydaje mi się, że jak oni napisali, to będzie ostatnia, czyli to jest to, czego szukałeś przez cały czas, ale ja to odbieram w taki dwojaki sposób. Może faktycznie tak szyka w pitoli, że game over. Sprawdzę, czy jest równo. Jest równo. Dobra, no proszę Państwa, ja zrobię jeszcze taki bajer. Troszeczkę tak uchylę. Przygotowałem sobie środek do odkażania. Troszeczkę ją pochlapię. Niech pół minutki poleży sobie tu na umywalce. Ja sobie palce przepłuczę. Niech sobie poleży na umywalce, następnie spłuknę ją i co? A, i Rafał był tak grzeczny, dał mi jeszcze 3 opakowania Tritonów, bo nie ukrywam, mnie się żyletki po prostu praktycznie pokończyły. No i tak, Tritonów nigdzie tak nie kupię, tylko z drugiej ręki. To są moje jedne z ulubionych żyletek. Astry już są wszystkie w nowym wydaniu. Kurde, nie chcę tych Astry zielonych kupać w nowym wydaniu, żebym się nie załamał. Ale nie wiem, czy nie będę musiał wreszcie tego zrobić. Mówię, przy tylu maszynkach, no to, ale jak jest koło 11, każą się będę golił 2 razy, to akurat mi te 15 żyletek wystarczy. A jak mi się skończą, to już faktycznie game over. Koniec z goleniem się maszynkami, bo nie mam swoich ulubionych żyletek, a nie jestem na etapie szukania żyletek i nie szukam żyletek, bo nie jestem tak zupełnie maszynkowcem. Jestem człowiekiem, który lubi tradycyjne golenie, ale jeżeli bym tych filmów nie pokazywał, to bym rzadko sięgał po maszynkę. Dobrze. Ja w tym momencie wilżę twarz, jeszcze nie mam wody nalanej do umywalki, bo będę chciał wziąć i spłukać tą maszynkę po tym barbecidzie. I za chwilę Wam powiem jeszcze, co będę używał do golenia. Teraz niech troszeczkę mój zarost siorbie wodę, zarost przydniowy. Dobrze. I cóż. I cóż. Czego ja szukam? Patrzę, czy mi tu szczerka nie uciekła, żeby mi potem nie uciekała, jak będę wodą napełniał. Oczywiście, no. Wy już wiecie, ja już nic nie muszę mówić. Widzicie, co tu jest za logo. Widzicie wszystko. To tak to będzie wyglądało. A przed goleniem użyję... Widzicie, co tu pisze. Ja już nic nie muszę mówić. Mydełko przegrzmocone do michy i zaraz po prostu zaczynam go wyrabiać. A pędzelek, którego użyję, to jest SV-ka. Oczywiście SV-ka. Już go biorę tu z sobą. Wiecie co, spłuczę jednak już tą maszynkę. Spłuczę ją tylko taką cieplejszą wodą, bo muszę nalać sobie jednak wody do umywalki. Maszynka spłukana. Już troszeczkę palce zmoczę. Cieplejszą wodę sobie naleję. Następna maszynka, z jakiej będę korzystał, to będę już ją chciał odkazić. A jak nie, no to tak to będzie wyglądało. O kurczę, dobra, ciepła woda się leje. Ja w międzyczasie przygotowuję zarost. Czyli korzystam z pre-shave'a. Dla tych, którzy nie wiedzą, pre-shave, czyli środek stosowany przed goleniem w celu lepszego przygotowania zarostu do golenia, zmiękczenia go, no takiego, żeby nam złagodniał i żebyśmy mogli się nim golić. Ja teraz będę wyciągał żyletkę, albo za czym żyletkę wyciągnę, to wyrabiamy żyletkę na samym końcu, wyrabiamy mydełko. No jesteśmy po zlocie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy nas odwiedzili, no oczywiście wszystkim, którzy przyjechali. Uważam, że kolejny bardzo dany zlot. Może troszeczkę mniej oszczenia było niż zawsze. Mnie ludzi rozłożyło te kamienie do oszczenia, ale nie było to potrzebne aż tak bardzo, bo nie było tak naprawdę, że wielu brzydów do oszczenia. Te, co były,
wydaje mi się, że zostały naostrzone. Więc tak by to wyglądało, ale oczywiście na zlocie też odbiło się golenie najnowszymi produkcjami Eugeniusza Piotrowskiego, Piomy Częstochowa. Istotna sprawa, ponieważ zrobił od podstaw, po prostu surowy wyciął kształt blanków cały od podstaw i co też ciekawe, zrobił je na nowej maszynie, którą sam skonstruował i zbudował. Więc tak od podstaw, że nawet maszynę szlifierską tam, którą pracował nad tymi brzetwami, wykonał sam od podstaw. Projekt, materiały, to wszystko skręcił, przetestował, zrobił, więc to też jest bardzo istotna sprawa. I było nam dane mieć tą przyjemność, że ogoliliśmy się, za dużo dałem tego mydła, że ogoliliśmy się, goliło się tam nas 4 osoby, Sebastian Stride Razors, ja, Heniu F2 i Wajcha Sebastian również. Ogoliliśmy się, nawet został z tego, zostało to nagrane przez telefon, nie wiem, może Heniu to umieści gdzieś u nas na forum. Będzie to do wglądu, brzydewki różne były, mniejsze, większe, proste, uśmiechnięte, więc całkiem fajne to było. Geniu, bardzo dziękuję, że to taką rzeczą nas uraczyłeś, że mieliśmy możliwość ogolenia się Twoimi nowymi produktami, no całkiem nowymi i całkowicie wykonanymi od podstaw, więc tak to wygląda. To tak relacjonując troszeczkę to nasze spotkanie, przyjechało też troszkę kolegów, którzy nas odwiedzili w sobotę. Przyjechał kolega, którego możecie znać, Maniek, 1990, Mateusz, który ma swój kanał i który też na kanale tam pokazuje filmiki z golenia. Zaraz ma jak grunca, jest czarny, gęsty, więc powinniście znać Majka. Odwiedził nas na motocyklu na pocisku straszliwym. No i mówię, jeszcze inni koledzy, którzy wpadli do nas, było fajnie i bardzo wszystkim dziękuję. Myślę, że w przyszłym roku nie będzie nas mniej, a może będzie nas więcej. Pogoda, jak zwykle, tam się nam udała, nam się zawsze udaje pogoda, tyle że wieczory były chłodne. Dobra, bo już długo to trwa, a najważniejsza rzecz to najnowsza maszynka. Aha, tak z ciekawostek, zwróćcie uwagę, jak jest bajer. Dla prawdziwych Amerykaninów, Amerykan, mają tu swoją flagę, czyli to dodaje dodatkowo do tego, że do patriotyzmu. Jak ktoś taką maszynkę ma, no to myślę, że już rządzi całkowicie na dzielni tam u siebie, więc no nie ma tutaj śmichu, tak jak mówię, współczesny produkt. Już to rozpakowujemy żyletki i od razu sprawdzimy ten magnesik, o co z tym magnesem chodzi, bo szczerze mówiąc, ja kurde nie wiem, ale zaraz będziemy wiedzieć. Open. O. Dobra, wyciągam jedną żyletkę. Nożyk chowam. Już patrzymy, o co biega. Triton R3, oczywiście, tak jak mówię, nimi będę chyba przeprowadzał teraz wszystkie golenia, bo my zielonastry mam na wykończeniu. Sprawdźmy. O, faktiko! No i patrzcie. Tylko nie wiem, czy to dobrze teraz, to jest może bardziej do wyciągania żyletki, a nie do trzymania, bo teraz przy kręceniu sobie mogę żyły tutaj podciąć. Dobra, no nie jest. Ale dobra, niech będzie. Ściągam sobie tritonka. Mącę go. Przykładam. Jakość wykonania bardzo fajna. Taka matowiona jest, jakby piaskowa, taka też szara. No, powiem Wam tak. Gab jest dosyć duży. Jeżeli chodzi o ekspozycję, nie za duża. No, wygląda na fajny sprzęt. Wilże i lecimy. Pierwsze przyłożenie do szyi. Bardzo miłe. Bardzo fajnie czuć ścinany zarost. Bardzo fajnie czuć ścinany zarost.
bardzo takie miłe. Wypłukiwanie bezproblemowe. Tutaj taki prześwit widać. O, patrzcie. No to też tam woda chodzi podczas płukania i pewnie dodatkowo nam wypłukuje tę pianę. Dobrze. Po pierwszym przejściu szyja średnio, tak jak w większości maszynek, ale to szyja. Powiem, bardzo fajnie tę maszynkę czuję na twarzy, naprawdę bardzo fajnie. No, jakbym był golący się maszynkami, po tych przyłożeniach takich, już by mi się ta maszynka spodobała, już by mi się zaświeciły delikatnie oczy. Z myślą o kupieniu takiej maszynki, ale czy one mi nie przygasną? Zobaczymy, jak będzie po goleniu. Zobaczymy, jak będzie po goleniu. Powiem wam, bardzo przyjemna. Na razie bym ją określił jako sprzęt łagodny, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy drugim przejściu, przy którym golę szyję pod włos i na której najlepiej mi się wyczuwa agresja. Dobrze, proszę Państwa. Jestem po pierwszym przejściu i powiem Wam, bardzo dobrze mi się tę maszynkę czuje na twarzy. Żadnych problemów z szukaniem kąta. Żadnych problemów z przyłożeniem. Bardzo fajnie się mi czuje. Nic mi nie szarpała zarostu, nic. Zobaczymy, co się podzieje teraz. Ja płuczę twarz i już będę mówił. Jak na pierwsze przejście, jak na pierwsze przejściu. Poliki nie najgorzej, ale słabawo. Szyja słabo. Słabo. Ale bardzo naprawdę miłe golenie, co mi się już spodobało. Bo to jest... No teraz bym tę maszynkę stawiał na taką łagodną. Przy pierwszym przejściu bym jej dał takie 3,5 max. Czyli tak naprawdę łagodną. Dobrze, lecimy z koksem, drugie przejście. Dobrze, no i teraz patrzymy, co się dzieje pod włos na szyi. Rewelacyjnie czuję sprzęt, super płynnie. Zero. Słownie zero. Zero jakichś przeskoków. Powiem Wam, czują bardzo podobnie jak ATT tego slanta, czyli S1. Tak zwanego chyba semislanta nawet. Rewela. Rewela. Teraz po szyi już bym był prawie zdecydowany na 99,9%, a teraz jak się dotknę, chyba bym kupił tą maszynkę, a raczej na pewno. Koszt tej maszynki to $99, szyję mam już praktycznie dogoloną, przecie mi skończy. Koszt tej maszynki to $99, czyli na pewno koszty przesyłki, te sprawy. Czyli jak na maszynkę stalową ze stali 316, gdyby nie te przesyłki, bo nie wiem jak przesyłka, ale
Gdyby nie przesyłki, to rewelacyjna jest kwestia. Chyba godność tej maszynki stawiam na 4. Czyli bardzo łagodna. Bo u mnie łagodność kończy się na 5, tak? I potem się zaczynają średnie, agresywne, agresywne. Więc tu... Tutaj daję 4. Bardzo fajna dla mnie maszynka. Bardzo łatwa, bardzo łatwa. Po prostu samograj. Przykładam i ona goli. Pięknie. Drugie przejście za mną. Wilżę twarz, spłuczę pozostałości mydła i od razu sprawdzę, jak to się ma w tym momencie na twarzy. No, powiem Wam, jest naprawdę świetnie. Zobaczymy, czy mnie dogoli na maksa. Jeżeli mnie dogoli na maksa, albo bardzo blisko. No, w tym momencie jestem super zdecydowany na zakup takiej maszynki, jakbym był maszynkowcem. W tym momencie. Chodź, zobaczymy, co się podzieje po trzecim przejściu. Rewelka. Powiem Wam, rewelka. Rzadko mi się trafiają tak łagodne maszynki z tak dobrym czuciem podczas golenia, czyli czuję to, co się dzieje na twarzy. Czuję, jak zgaram zarost, ale czuję to w taki sposób świetny. Taki dźwięk ścinanego zarostu tak rezonuje. Jest to świetne dla mnie uczucie. A przy okazji jest bardzo łagodna. Co ciekawe, ta łagodność prowokuje u mnie dociskanie tej maszynki, co lubię, żeby bardziej ją wyczuć. Ale efekt po drugim przejściu jest świetny. No zobaczymy, co się podzieje przy trzecim przejściu. Znaczy już praktycznie nie mam co za bardzo zgalać. Bardziej tam na kark już chyba wchodzę. Rewelka. No, zachwycony jestem tą maszynką. Jeżeli chodzi o odczucia, zachwycony. Szkoda, że takie wynalazki, bo to mówię, no w Polsce mało znany sprzęt. Właśnie szkoda, że producenci więksi nie robią. Ja pierdzielę, powiem Wam tak. Czuję się, szyję mam świetnie dogoloną. Świetnie mam szyję dogoloną, jeszcze tu czułem. Lecę poliki pod włos. Kroskę tu gdzieś mam, ciekawe. Jestem, bo sobie teraz tak myślę, czy gdzieś chwyciłem. W ogóle nie wzrasta jej agresywność podczas golenia.
idę. Jestem zachwycony tym sprzętem. Patrzę jeszcze tylko pod nosem wąsa, jak będzie mnie goliła pod włos, ale jestem zachwycony tą maszynką. Jest tak łagodna. No mówię, czwórka to jest góra, co daje czwórka i to nie jestem do końca przekonany. A tak skuteczna frania, ja pierniczę. Kurde. Mam ochotę pojeździć po pierwszy pod włos i chyba kilka razy też tak zrobiłem. Już mówię, to jest grane. Jedna z najdelikatniejszych chyba maszynka i najdelikatniejsza w goleniu się, w moim przypadku wąsa pod włos. Rewelacja dla mnie. Ta maszynka, zresztą nie patrz. Ta maszynka jest dla mnie rewelacyjnym sprzętem. Jak na pierwszy strzał, na pierwsze podejście zrobiła dla mnie tak potężne wrażenie. No po prostu mistrz świata. Wet Shaving Club, The America. Biorę tą maszynkę w ciemno. Jakbym. No teraz nie jestem maszynkowcem. Ogólnie nie kupuję sprzętu. I mimo to, że jest tak świetnie gorącym sprzętem, to po prostu powiem wam łagodniejsza maszynka, jaką się goliłem, która mnie chyba tak dogoliła. Nie chyba, no raczej no jest w czołówce, już nie pamiętam teraz, bez tego sporo. Która mnie tak dokładnie dogoliła i trzymała cały czas przez całe golenie trzymała tą samą dla mnie agresywność. Nieważne, czasami gdy już tego zarostu jest coraz mniej na twarzy, czuję większą agresywność. To jest po prostu kot, dzik, to po prostu jest sztos. Ból dla mnie jest taki, że tak powinny wyglądać wszystkie maszynki, ale dla mnie, bo komuś innemu może się maszynka nie spodobać. Wizualnie tak powinny wyglądać, tak powinny działać, tak powinny nas golić, bo wygląd wizualny to mówię, ale powiem wam, trzymam się bardzo dobrze, ani sekundę nie pomyślałem, że mi ta maszynka z ręki się wyśliźnie. No powiem wam, rewelka i jeszcze raz rewelka. Rafał, zaczął się świetnie, co mnie troszeczkę przeraża, bo ona może być potem tym wzorcem do innych maszynek, z których będę korzystał. I powiem wam szczerze, sądzę, że wszystkim będzie ciężko, żeby... Ja lubię agresywniejsze, a tu mi łagodność tej maszynki w niczym nie przeszkadzała, bo do samego końca czułem, jak ścinam zarost. Fajne to było uczucie, fajny sprzęt, rewelacja. Świetny początek, przy czym... Żeby to nie było tak, że będę teraz każdą kolejną porównywał do niej, bo mogą mieć już problemy inne maszynki, bo rzadko, no mówię, jakbym tak po goleniu każdą maszynką mówił, no to wiecie, a ja w większości przypadków, no to byłaby czołowa moja maszynka, mówię wam poważnie. Ale wiecie co? Mówię, zachwycam się, a gdzieś tu czuję. O, nawet słychać. Taki zachwyt wpadłem, że... O, już nie czuję. Dosłownie, nie czuję. Ja pierniczę. Jest rewelka. Naprawdę. Świetny sprzęt. Nie przypuszczałem, że trafię na maszynkę, która będzie łagodna. Mnie maszynki o agresywności 4 tak średnio rajcują z tego powodu, że ich nie czuję na twarzy. Z reguły nigdy mnie nie dogadają. Kurde. Rewelka, Cody Jig i tyle mam do powiedzenia. Wet Shaving Club, tak się nazywa wytwórca, firemka, pewnie jakaś chyba nieduża. The America Model. No zresztą tu ma, teraz nie widać, ale... Jest amerykańska flaga, patrzcie. No, wyszło im to i to zdanie, które tam napisali,
to będzie ostatnia maszynka, którą kupisz. No w moim przypadku mogłoby to być, gdybym był minimalistą i szukałbym maszynki i gdybym na nią trafił, mogłaby być to ostatnia maszynka. Pewnie już mógłbym niczego nie szukać. Więc naprawdę, i co mówię, zaskakujące dla mnie. Mimo łagodności ja czułem tę maszynkę od samego końca do początku, od samego początku do samego końca, rewelacyjnie na twarzy. Kot, naprawdę, jestem bardzo, bardzo dobrze ogolony i bardzo, bardzo zadowolony. Żadna maszynka mnie tak łagodnie pod nosem nie goli, która mnie idealnie dogoli. Bo jak jest jakaś łagodna, to mnie nie dogoli. To jest łagodna. To jest kurde. Coś świetnego dla mnie. Dobra, bo się za bardzo podniecam. W moim wieku to chyba już nie jest zdrowe. Tyle z dzisiejszego ogolenia. Jeszcze raz chciałem wszystkim bardzo Wam podziękować. Kolegom przede wszystkim, którzy przybyli na zlot, którzy przybyli nas odwiedzić. Rafałowi bardzo podziękować za kupę maszynek i między innymi tę maszynkę. Wam chciałem podziękować, że chciało się Wam troszeczkę popatrzeć na moje zachwyty. No i cóż, widzimy się za 2 lub za 3 dni. Jadę drugi raz z goleniem tą maszynką i nie mogę się doczekać. I jestem 100% pewny, że nic się nie zmieni. No chyba, że coś zmieni, bo to też tak może wypaść. A teraz trzymajcie się, lufa strzelała, do widzenia. Żegnam Was czule.